Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o wydarzeniu jeździeckim, które miało miejsce w naszej stadninie, które było dla nas jak zawsze niezwykle inspirujące. To spotkanie z Darią Kobiernik, wspaniałą zawodniczką, trenerką i amazonką czynnie startującą w konkurencji skoków i ujeżdżenia, a nawet i WKKW. Więc zachęcam Was do obejrzenia, bo jest na co popatrzeć. W czerwcu przywitaliśmy Darię w naszym ośrodku na dwudniowym szkoleniu, ale już przyjechała do nas w piątek, do naszej stadniny. Poprowadziła już pierwsze treningi moim zawodniczką, które trenują i czynnie startują na swoich koniach. Sobota i niedziela była poświęcona dla jeźdźców, którzy zmierzali się z różnymi problemami na koniach doświadczonych, koniach startujących oraz koniach zupełnie młodych, które jeszcze przed nimi jest ta droga. Szkolenie było naznaczone spokojem, solidnymi podwalinami podstaw, tak? Solidną pracą klasyczną, ale przepełnioną właśnie takim spokojem i miłością do koni. Daria emanowała taką radością z pracy z końmi. Bardzo zaznaczała i podkreślała przez całe te dwa dni szkoleniowe, że młode konie chcą się uczyć, że młodym koniom trzeba pokazywać i to, jak zasiejemy jakieś ziarenko w tym koniu, z tym będziemy nieść się z tym koniem przez całe życie. Więc bardzo ważne jest to, żeby młodego konia prowadzić z głową, młodego konia prowadzić w jego rytmie, a nie przyspieszać etapy, bo koń jest klasowy, bo koń może, ma możliwości, tylko starać się w spokoju i poświęcać mu dużo czasu na to, by mógł nauczyć się w swoim tempie elementów, które od niego wymagamy. Szkolenie o tyle było takie nasycone w różne problemy jeździeckie, ponieważ był ogromny przestrzał koni i jeźdźców. Każdy jeździec schodził z treningu zadowolony, taki nasycony wiedzą i zdecydowanie dostał to, czego oczekiwał. Myślę, że to szkolenie było ogromnym sukcesem właśnie pod tym kątem, że jeźdźcy, którzy przyjechali, doskonale wiedzieli, jak trenuje Daria, doskonale wiedzieli, co ona reprezentuje w swojej pracy z końmi młodymi czy końmi doświadczonymi, końmi, które startują w wyższych konkursach i ci jeźdźcy czerpali z niej 100%. W szkoleniu wzięła też Hania, córka właścicieli, Kasi i Kuby, udział na batalce. Znacie batalkę z filmów, bo co jakiś czas Wam wrzucam aktualności, co tam u batalki. Przesadziłam Hanię na batalię z tego względu, że chciałabym, żeby właśnie Hania startowała na tym koniu i rozwijała się na tej klaczy, bo ona jest zdecydowanie prospektem skokowym i nawet można powiedzieć ujeżdżeniowym. W szkoleniu wzięła udział właśnie na batalce. Daria bardzo miło się wypowiadała na temat tej klaczy i powiedziała mi słowa, które mnie bardzo podbudowały, bo powiedziała, że ten koń jest na idealnym etapie, w idealnym momencie swojego szkolenia, że rozwija się prawidłowo, że jest taka nieskażona, że się bawi tym wszystkim, że ten koń jest bardzo pozytywny, widać, że nie jest skrzywdzony w żaden sposób i jej ciało jest bardzo dobrze rozwinięte. Jeśli się słyszy od takiej rangi trenera takie słowa, to można się tylko uśmiechnąć i bardzo się cieszyć. I ja właśnie byłam w skowronkach przez całe te dwa dni, gdzie bacznie obserwowałam wszystkie treningi Darii. Spędziłam z nią parę dłuższych chwil na temat właśnie rozmów związanych z pracą z młodymi końmi, z końmi doświadczonymi, z różnymi problemami i te rozmowy były dla mnie bardzo fajne i budujące. Okay. Idealnie równoważone, ona może przejść przez to, ona może wyskoczyć, tak? No to dlatego musisz najważniejsze złapać się za grzywę i z nią być, otworzyć palce, czyli puścić jej wodze, a żeby być w nią w równowadze, trzymamy się za grzywę. Chodź. Poluźnij trochę wodza. Nie. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Delikatnie łydką ją zachęć. Poczekaj chwilę. Poczekaj, nie, teraz stój. Teraz stój. Niech ona popatrzy, o co chodzi. Tak. Dobry. Teraz delikatnie łydeczka. Wszystko jest dobrze. Tak, jest super. Super, tak jest, dobry. Znowu delikatnie łydeczka, jedzie, postaw woda, super.
Super. Możecie zobaczyć na filmach, że są jeźdźcy, którzy trenowali fajne kombinacje, bo jak były młode konie, to wiadomo, że były dostosowane do nich ćwiczenia, ale też jak już jeźdźcy, którzy trenowali, startowali już w zawodach na swoich koniach i mają określone problemy w parkurze, były one rozwiązywane i rzeczywiście rzeczy, które ona proponowała, rozwiązania, które proponowała, były bardzo trafne i motywujące dla konia i dla jeźdźca. Każdy trening kończył się sukcesami, można tak powiedzieć. Każdy trening skończył się na dobrym. Konie nie były bardzo zmęczone, wręcz odwrotnie. Były jeszcze, kończyły treningi na takim jeszcze etapie świeżości, co bardzo mi się podobało, że Daria bardzo na to zwracała uwagę, że koń nie może być doprowadzony do ściany, wręcz odwrotnie. Musi czerpać z tego przyjemność, oczywiście rozwijając kondycję, ale nie może to być ponad jego siły. Były też amazonki, które miały problemy z takimi podstawowymi rzeczami, że na przykład koń nie ląduje na dobrą nogę. Były ćwiczenia właśnie poświęcone na to, czy praca nad lotnymi zmianami nogi, praca na szeregach, praca właśnie z drągami do okserów, nauka konia i jeźdźca tego, żeby nauczyć się prawidłowo koń doprowadzać do przeszkody. Co mogę Wam więcej powiedzieć o tym szkoleniu? To szkolenie było tak pełne emocji, takich pozytywnych. Ja po prostu przez te 2 dni się cały czas uśmiechałam. Stałam na tym placu i myślałam sobie, to jest balsam na moją duszę. Dosłownie. Nie było przemocy, wręcz odwrotnie. Było dużo miłości do koni, dużo czasu. Każdy trening szedł swoim rytmem. Ktoś potrzebował więcej, było więcej. Ktoś potrzebował mniej, było mniej. Ale naprawdę te treningi były bardzo owocne. I takie w zgodzie z końmi. Tam się nic nie działo takiego, co można by powiedzieć, kurczę, dlaczego tak się stało, nie? Dlaczego coś tam? Nie, właśnie wszystko było tak, jak powinno być. Każdy koń dawał z siebie 100%, a można powiedzieć nawet 200%. Tak samo jeźdźcy. Każdy po prostu chciał być lepszy, starał się maksymalnie dawać z siebie co najlepsze, a konie to oddawały. Dzięki radom Darii, dzięki właśnie zadanym ćwiczeniom rozwiązywali swoje problemy. I to było świetne, to było coś, co pokazało, że w prostocie jest siła, w miłości do koni jest siła, w empatii do tych zwierząt jest moc. Moi drodzy, to na tyle. Ja tylko mogę powiedzieć tak, zapraszam Was do nas, gdy jest Daria na szkoleniach. Z Darią na pewno będzie szkolenie na jesieni. Nie wiem jeszcze daty, bo jesteśmy na etapie ustaleń, ale na pewno to będzie stały punkt naszej stadniny, czyli przyjazdy Darii Kobiernik do naszej stadniny. Już tak naprawdę
wrosły w rytm naszego roku, w rytm naszej stadniny. Widzę, że Daria też lubi do nas przyjeżdżać, widzę, że popiera to, w jaki sposób prowadzimy nasze konie, ośrodek i myślę, że też z przyjemnością do nas dociera. Więc to gra, więc ja mogę tylko powiedzieć tak, słuchajcie, jeśli nie możecie z koniem przyjechać jako wolni słuchacze, na pewno skorzystacie. Na pewno skorzystacie, wyciągniecie dużo wiedzy z tego, w jaki sposób Daria prowadzi szkolenie. Bo Daria, gdy prowadzone są treningi, zawsze robi taki moment, w którym rozmawia z wolnymi słuchaczami, tłumaczy, co się dzieje, mówi, co się dzieje, daje możliwość zadawania pytań. To jest tak zintegrowane z wolnymi słuchaczami cały trening, który się odbywa, że każdy naprawdę wyciąga wiele. Moi drodzy, to na tyle. Ja kończę, żegnam się z Wami, dziękuję Wam, że jesteście i przyjeżdżajcie do nas. Przekonajcie się sami, jak u nas jest na szkoleniach, jak u nas jest w stadninie. Do zobaczenia!